jak to bywał? Kupił jak se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostał jak w kredyt uni. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Sklep Richards Shoe Salon oferuje bogaty asortyment europejskiego obuwia skórzanego. Modele damskie i męskie. Klasyczne, wygodne, o różnych szerokościach oraz wodoodporne. Odwiedź nasz salon obuwniczy na plazie Wisła w Mississadze. Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Kler do nas po prostu pasują. Odwiedź Salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Kler. Promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905-829-0088. Wszystko to siła jest. Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto, weźmiemy tylko dokumenty od twoich mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polskiej Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji w podziałach i na stronie internetowej Credit Union. Polish Studio to najskuteczniejszy sposób reklamy. Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej Polskiego Studia. Spoty reklamowe już od $75. Dodatkowo, jako bonus, reklama Twojego biznesu prezentowana będzie w internecie oraz w systemie monitorów w biurach naszej Credit Union. Program Polish Studio nadawany jest z Toronto na stacji CTV. Oglądać nas można w Ontario i w głównych centrach Kanady, a przez internet na całym świecie. Minister obywatelstwa, imigracji i wielokulturowości Jason Kenney przebywał ostatnio z wizytą w kilku krajach europejskich. Podczas swego 4-dniowego pobytu na Ukrainie odwiedził również polski cmentarz w Bykowni. W miejscu tym spoczywa blisko 3,5 tysiąca Polaków aresztowanych po 17 września 1939 roku przez NKWD i zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego. Miejsce pochówku ofiar, których nazwiska znajdują się na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej, przez dziesięciolecia nie było znane. Wspomnijmy, że Rosja dopiero w 1990 roku przyznała, że w masowych egzekucjach zbrodni katyńskiej zginęło ponad 22 tysiące obywateli polskich. Współpracując ściśle z grupami etnicznymi, które bezpośrednio cierpiały pod rządami komunistycznymi i nazistowskimi, rząd Kanady planuje budowę usytuowanych w Ottawie pomników ofiar komunizmu i ofiar Holokaustu.